nowy rok, nowa ja. Postanowiłem też, że będę wychodził w tym roku przed czasem, a nie odbierał zamówień jeszcze w domu. Co prawda dwie minuty przed czasem, ale przed czasem udało się. Ciekawe jak długo. Etui od Glovo skapitulowało całkiem. Dzisiaj jeżdżę w ogóle bez żadnej ochrony. Miejmy nadzieję, że nie będzie padać. Pięknie, kurde. Tukam na chodniku przecież. Aha. Tu jest wcale nie lepiej. To ja tu nie zazdroszczę tym ludziom, co tu do domu idą. Zamówienie mamy na Izaka. Czyli klasyka. Dzisiaj w paczkomacie ma być ten nowy pokrowiec, ale znając życie będzie gdzieś koło 21, to raczej dopiero jutro z nim pojeżdżę. No chyba, że jakimś cudem byłby wcześniej, a ja będę w okolicy gdzieś, to podjadę i założymy jeszcze. Jaki mały ten telefon się wydaje na tej kierownicy teraz. Co to kurwa było? Ale jaja. Fajne. A po drugiej stronie świnia. Do góry kopytami leży. Ty, no nie, no zaczyna kropić. Nie wierzę w to. Kurde, ale jak to płynnie dotyk działa. No działa. Na prostym. Ale nie no, w tamtym etui to nie szło klikać. Ten nowy taki jakiś lepszy zamówiłem. Niby na motor. No zobaczymy co to będzie. Kurwa, to było DPZ. Najebiste. Ja myślałem, że oni tu po rynku elektrykami jeżdżą. Ale samochodami, nie rowerami. Coś mi to jeszcze stuka. Nie bardzo mam pomysł, co to może być. Ale to już chyba przerzutka, bo sprzęgła nie ma. Siemano, to znowu ja. Dobry, Glovo 220? Będzie. Dzięki. Cztery kilometry na szanie z ulicy. No, może byśmy tak zgłosili, zaczyna padać. No, to se kurwa napisałem. Kurwa, no nie fajnie. Kurde, ciężko mi się jedzie. Jeszcze nie odespałem Sylwestra. Gdzie ta ulica na Szaniec była? Byłem tam. I to niedawno. Za cholerę nie pamiętam, gdzie to było. Jutro ponoć wypłatka. To moja pierwsza. Ja. Pierdol, pierdol. Podupcuję drogę. Nie jest na Mogilskim, tylko na Dąbiu. Co za gość. Ale dobrze, bo to światło da. Pewnie w sumie na jedno wyszło. No i tak bym stał i czekał na światło. Romecik Aspre. Myślałem nad nim, zanim Meritkę kupiłem. Aktywowali bonusik za złą pogodę. Ślicznie dziękuję. Biedroneczka na Dąbiu. Kurwa, przed nie przejdę. Kurwa, znowu jajka, żeby mnie rozdupcył. Naklejeczkę dostałem od Avelstara.
niby na samochód. Ale na plecaku też może być chyba. Miałem nie dzwonić dwa razy, następnym razem jak będę. No ale nie będę czekał te pół godziny. One day later. One day later. Dobry. Dzień dobry, numer. 908. Dziękuję. A gdzieś jest paragon, nie wiem czy. Dobra, znajdę sobie, dzięki. Potwierdź koszt. Kurwa, to tupcy zakupów. Jeszcze ten papier, kurwa, toaletowy. Zajmuje miejsca, musiałem plecak rozkładać. Ale na Ślusarską to przelecę tu bulwarami szybko. Kurwa, pada jak chuj, nie wiem. Będę koło domu, to chyba wpadnę spodnie założyć, też przeciwdeszczowe. Zacznę chyba rano jeździć, od 8. Wtedy nie pada. Kurwa, nie tak ostro, dziewczyno. Dzień dobry. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Dobra, zapierdolam, szybko do domu się przebrać. Kurwa, no tu zabocia. 200 metrów dalej mam odbiór. Na Przemysłową. Kurwa. Dobra, cała dostawa będzie miała może 500 metrów. To machnę to szybko. Globo 773? Jak numerek? 773. Dzięki bardzo. Dzięki, do widzenia. To się wydaje tylko szybka akcja, bo jest blisko. Ale weź tam znajdź mieszkanie na tej Przemysłowej. Zaczyna się akcja z domofonem, kurwa. Instrukcja? Chuja, nie ma instrukcji. Chuj wie jak to zadzwonić. Dobra, zaraz odsuszę mieszkanie od... Od 1 do 33.
kurwa, kobita miała 100 metrów, żeby sobie odebrać jedzenie. A ja pół godziny będę się kręcił jak kurwa gówno w przerębu, żeby jej mieszkanie znaleźć. Co kurwa, to są jaja jakieś normalnie. Jestem, sorry. Dzień dobry. Pogubiłem się lekko, dzięki. Do widzenia. Z kącika mam następne na 9 km, kurwa podwójne. Na Siemaszki i na Aleję 29. No to będzie kawałek. Trzeba się przebrać, bo nic z tego nie będzie. Dobra, szybkie przebranie i lecimy. Dobrze, że odbiór pod domem znowu jest, to szybko się przebrałem. Tam i tak żarcie pewnie by jeszcze nie było gotowe. ...142 i 905. Dzięki. Wiesz to? Ja bym spodziewał. Dzięki piękne. Do widzenia. Z tym telefonem też przejebane, bo co z tego, że on niby jest wodoodporny. Jak mi wejście do ładowania zawilgnie, to nie podłączę go do powerbanka. A jak go nie podłączę do powerbanka, to trzeba będzie wracać do domu. A tu procenty uciekają, 80%. Mam baterii. Gdzieś ta butelka była rozjebana. No jeszcze trochę szkieł jest. Ktoś to trochę zmiótł pod barierkę. Rosji chyba takie czapeczki noszą. Kurde, niewygodne te gumiaczki do jazdy w platformach. Czuć te piny się wbijają w stopę. Jakieś grubsze wkładki by się chyba przydały. Fajnie kalendarz na tym Glovo wygląda, jak zaczyna padać. Tak to cały zajebany, no ale nie ma się jak na pół godziny wcisnąć, aby człowiek chciał coś sobie dorzucić. Ale jak tylko spadnie kropla deszczu, wszystkie sloty wolne. Medic, kurwa. No, odważni. Jest psycha do samego końca. No te klocki nowe z tyłu, to one działały w warunkach suchych. Teraz tak trochę popadały, to nie ma hamulca. Walę tu ulicę na ostatnim. Lampka działa i mi nie zmiotło coś tu, kurde. Działa. Ale to już
nawierzchnia utwardzona z prawej strony. Ale chyba nie dogodzą tu dać asfalt. To będzie przejazd normalny. No i tu jest E. Tu byłem ostatnio. A E jest ten następny. To klatka A czy B znowu? Nie podamy. Zadzwonimy tu. Zły numer, czyli kurwa klatka A jednak. Kurwa, w tych gumiakach to nie tylko się chujowo jeździ, ale cię chujowo chodzi. Tutaj. Kurwa, z tymi spodniami też nie ta klatka. Nie wiem, co ja to za żaruko mam w tym plecaku, ale... Ale pachnie ładnie. Dobry. 42. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. No tak, patrzę na ten plecak. To za chwilę jebnie w drugim miejscu. No, pięknie tu. Tu tam na chodniku przecież. Aha. To jest wcale nie lepiej. Ja tu nie zazdroszczę tym ludziom, co tu do domu idą. Ajajaj. No spodnie już. No spodnie mam zajebiste już. A dzisiaj będzie brudna robota. Ja nie wiem, jak to jest. Zamawia pan Marcin. Odbiera pani Gabrysia. Zamawia pani Monika, a to odbiera pan Marian. I tak przez chwilę mam zastanowienie, czy ja w ogóle wydałem pod dobrym numerem, pod dobrym adresem. Trochę tu ciemno. Nie ta klatka. Ten numer, ale nie ta klatka. Gdzie jest pierwsza? Tu? Dobre. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. No i dobra, potwierdź. I co, z tego żabińca nam coś wpadnie? McDonald's do Polska pewnie. Makowskiego. Apteka. Na Konecznego. Jak to mówią? Róbmy to. A w tej sobie trzeba zapłacić. To dobrze, pozbędę się tej kasiorki trochę. Mam nadzieję, że w aptece nie trzeba mieć maseczki, żeby wejść. Bo nie wiem, na jakim etapie jesteśmy tego krakena. Teraz śmigniemy na drugą. Z lewej czysto, z prawej czysto. Dwadzieścia procent więcej dają za tą aptekę. Kurwa, że ci ludzie się nie boją tak telefonu nosić w tylnej kieszeni. To ułamek sekundy i masz po telefonie. Ja rozumiem, że te kieszenie coraz mniejsze robią w spodniach, a telefony coraz większe. Kurde, trzeba będzie kaloryfer dzisiaj włączyć. Jak ta kurtka mi wyschła na jutro. A jutro też startuje. 15:30. To jest ta apteka. Miałem film z tego, ale nie wrzuciłem go. Jest na niepublicznym. Zamówienie stamtąd dostarczyłem, mając 1% baterii.
Także tylko zobaczyłem adres, gdzie dostarczyć. Zostawiłem klientowi zamówienie, ale już nie potwierdziłem. Ja tu chciałem później do domu. Tu mam chyba stąd 7 km, albo 8. Zadopcałem do domu, żeby podpiąć telefon do ładowarki, żeby potwierdzić. Dzień dobry. Dzień dobry, ja mam Globo 641. 92. Na zdjęcie? Muszę właśnie potwierdzić. Do widzenia, dziękuję. 2,5 km. YouTube Premium już 26 zł kosztuje. Ostatnio 23 albo 4 płaciłem. Chyba w tamtym miesiącu. No, pobrało mi teraz 26. Dobra, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. No, ten zamek nie wytrzyma dzisiejszego dnia. A najgorzej bo pada. Jak będę jeździł z otwartym, to już jedzenie będzie mokre. Kurde, jak pada, to zarobki są. Mam 9 dych. 2 godziny. 45 na godzinę, spoko. Kuchnia u babci Maliny. Na Szpitalnej, to walimy w rynek. O, ale nie sprawdziłem sobie, dokąd mam z tym jechać. Adres niedostępny. Na Rakowicką. 22D, o nie! Ale... nie ma się co spinać. Już poznałem. Poznałem to osiedle. Damy radę. Kurde, 59% baterii. W sumie jak będę jechał na Rakowicką, a tam znam drogę, podłączę powerbanka, wrzucę go do kieszeni, może będzie ładował. No chyba, że już się port zajebał syfem, wodą, no to jestem w dupie. Szkoda by było zawijać na chatę, bo pieniążek dzisiaj dobry wpada. Garbusik Coca-Coli. Zabytek. Rejestracja z Nowego Sącza. Ja pierdolę. Mrugają tymi światłami. Czy ten miał słabą lampkę, a ten tacy za przypierdolą. Nie wiem, 1000 plus lumenową, no nic nie widać. No kurwa, po tym błocie? No ale... będzie szybciej. Ty, ale ja bym się tu kurwa... prysnąłbym się tu. Cięcie. Nie no, żartowałem, przecież nie będę gdzieś po krzakach sikał. Nie róbmy jaj. Babcia Malina może mieć opóźnienie. To ja babcię bardzo proszę, się babcia troszkę pośpieszy, bo mi się nie chce czekać. Prawda, mam telefon do podładowania, napiłbym się coś, ale jednak wolałbym jechać dostarczać. O, ładnie. Zmieniliśmy zamówienie. No ciekawe. Pewnie nie na Rakowicką. Pojadę gdzieś dalej. Na Daszyńskiego. No też źle nie jest. Filet z kurczaka, zupa pomidorowa, frytki. Thank you.
Co ma być? Glovo 729. Dzięki. Do widzenia, dziękuję. Co to za fura tam stoi? Ciekawe, czy jak mi tak zmienia tą trasę, kurwa, jak ja powiedzmy jadę te 3-4 km do restauracji, ja jestem pod restauracją, a to mi zmienia zamówienie. Czy mi liczy ten dojazd później, po zmianie tego zamówienia? Dobry. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. To 10 zł z Basztowej na Rakowicką. Bardzo ładnie. Nie, ładuję. Dzień dobry. Ja mam Glovo numerek 617. Super, dzięki piękne. No, na Rakowicką tu to rzut beretem. Ajajaj, przypominały mi się czasy zimy, jak tu liznąłem na tych torach. A na przystanku było ze 3 razy więcej ludzi jak teraz. Wstyd jak skurwysyn. Jakbym przeskoczył tutaj. Uuu, a co to się dzieje? Napisane jest oczywiście, która klatka, ale to podejrzewam, że albo B, albo C. Kurwa, pierwsze piętro jest, a ja windą. Nie zwróciłem uwagi. Dobry, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Kurwa, żadnych z tych budynków nie mam w zasięgu. $120 na budziku. Jak z wydaniami 8, jeszcze 4. Wrapme. Kurwa, nie wiem gdzie to jest, no będę szukał. I gdzie ja będę z tym miał jechać? Na Rakowicką tutaj, z powrotem. Kurwa, no mam nadzieję, że ten wrap jest tam u góry, jak ten McDonald's, KFC, no przecież nie będę kurwa chodził znowu po całej galerii i szukał, no ale raczej żarcie jest chyba w jednym miejscu. Proszę. Ten minutes later. Przepraszam panu, bo myślałem, że tu u góry.
Wrap Me, taka jakaś knajpa z żarciem. Wrap Me. No musi być, bo mi to wysłali. Może być na dworcu kolejowym. Takie coś. Na dworcu kolejowym, a nie tutaj. Ja pierniczę, dobra, dzięki. Ja mam odbiór od was, z Globo jestem i nie bardzo wiem, gdzie tego szukać. To jest w Galerii Krakowskiej, czy to jest gdzieś poza galerią? Aha, i to jest na pierwszym piętrze? I jeszcze raz może pani powtórzyć? Dobra, dzięki. Dzięki, do widzenia. 10 minutes later. Przepraszam panią, może pani pomoże? Jakiś Wrap Me, gdzie to będzie? Tam, tak? Tak. Takie na środku. Dobra, dziękuję bardzo. Tyle, żebym szukał, żebym tę kamerkę wyłączył. Znalazłem. Ale zapomniałem sobie włączyć, żeby nagrać odbiór. 20 minut później za Dubcem na Rakowicką z powrotem. Przepraszam, gdzie jest Rakowicka 22? Właśnie tego szukam. Też. Znaczy nam pokazuje, żeśmy poszli w złym kierunku, że to jest tam. Ale tam są wszystkie bramy pozamykane. I tam są nie te bloki właśnie. A ja on tak na tym, jakbym chciał być na nogach, to... 20 G to mi pokazuje, że to jest tak jakby na końcu tej uliczki. 20 G. No, mam się wrócić i w prawo, że ona nawet pokazuje, że my dobrze szli. No to jakby tam, no i w prawo. Jak coś to dzwonię, dzięki. Nie, tutaj podobno. Trzeba znać adres i jakoś wklepać te namiary. I wklepać wtedy numer bloku i numer. Dziękuję bardzo. Ale to i tak do... No wiem, co jest parę klatek 20 G. Jeszcze trzeba znać mieszkanie i znaleźć, w której klatce jest styl mieszkanie. Ja nie wiem, jak oni tu mieszkają. A jak się dzwoni tu? Spróbuj tak jak tam, 20. No czekaj, zobaczymy, czy panu zadziała. Łączę. Proszę czekać. Łączę. Jak pan wybrał? 60. Numer i dzwoneczek na dole. A tylko numer, dobra. No dobra, poczekajmy. To ja zadzwonię na 28. Drzwi otwarte. Dobry, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. No i po jarmarku. Koniec szopki, koniec złodziejstwa. Osiem, dziewięć, siedem ja mam. Dobra. Dzięki. Do widzenia. Globo, dzień dobry. Dobra, dzięki. Dzień dobry. Masz tego. Widzę. A cóż to za kurcik? Kreska mąki za 30 zł. Z Nadwiślańskiej. Krakowska Świętego Jacka. Steward malutki. To nie wiem w sumie, czy jest się sens tak spieszyć tam, bo jeżeli to prawda, co na mieście mówią, to ja jeszcze zdążę do domu i kolację zjeść, umyć się i dopiero mogę jechać. Zmęczeni, podobne, ale to nie to. Pan tu nie stał, też nie to. Kreska mąki jest. Kurwa, znowu sobie kamery nie włączyłem.
odebrane 3 pizze, 2 na jeden adres, 1 na inny. Pierwsze jedziemy na krakowską i na krakowskiej wrzucamy tą jedną. Gość ma zapłacić tutaj nam 49 zł. Proszę zostawić pod drzwiami. Jak proszę zostawić pod drzwiami, jak pani ma zapłacić za to? To jest to. Dzięki, dziękuję bardzo, do widzenia. Świętego Jacka, druga postawa. Ja myślałem, że to jest koło rynku. To jest koło Zakrzówka chyba. Tam nawigacja pokazywała mi, żeby jechać przez Dietla. No, ale po co ja mam jechać przez Dietla, jak mogę sobie elegancko wzdłuż Wisły śmignąć. Albo coś się poprawiło w tej kresce mąki, albo gadali nieprawdę. Ja od razu na wejściu dostałem zamówionko. I tam w ogóle nazwy mają. Pizza się nazywa 101 Dalmatyńczyków. Na przykład. Dobra. Dzięki, do widzenia.